Wtorek, 11 dzień kwietnia. Paulina Królak, zapraszam na prognozę pogody. Już jutro w dalszym ciągu pogodę w naszym regionie kształtować będzie niż. Będą napływały chłodniejsze masy powietrza, ale najbliższej nocy na moment znajdziemy się w zasięgu klina wyżowego i w pierwszej części nocy więcej chmur na niebie, a także zanikające przelotne opady deszczu. Jednak w drugiej części nocy już więcej pogodnego nieba, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach minimalnie zobaczymy od 3 stopni na południowym zachodzie do 4-5 na pozostałym obszarze. Nad ranem w wielu miejscach niewykluczone są mgły ograniczające widzialność, więc proszę na siebie uważać. A jutro proszę spojrzeć, bardzo ciepły dzień na termometrach od 12 do 13 stopni. Zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane, momentami więcej chmur na niebie, ale padać nie powinno. Na barometrach 999 hektopaskali ciśnienie powoli będzie spadać. W środę na przeważającym obszarze naszego kraju zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane. Więcej chmur pojawi się na północy, na wschodzie, na południu. I tutaj, jak sami Państwo widzą, możliwe są przelotne opady deszczu. W Gdańsku i w Łodzi najchłodniej, tam na termometrach 10 stopni. W kolejnych dniach w naszym województwie przelotne opady deszczu prognozowane są zarówno w czwartek, jak i w piątek. W sobotę także będzie sporo chmur na niebie, ale padać nie powinno. Na termometrach maksymalnie 13-16 stopni, więc te najbliższe dni będą ciepłe, a nocami temperatura wahać się będzie od 5 do 7 stopni. Do zobaczenia.